kontrola zawieszenia i geometrii. Tylko 19 zł. Euromaster Dytko. Nysa. Telefon 40 90 290. W Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu, zarezerwowaniu blisko 10 milionów złotych na budowę nowego sądu rejonowego w Nysie. Już w tym roku ma ruszyć budowa nowego budynku sądu w Nysie. Sprawa była bardzo skomplikowana, ponieważ doszło do rozerwania tętnicy udowej. Dwaj mężczyźni odnieśli w wybuchu w Biechowie poważne obrażenia. No najbardziej taką podstawową wędliną na Wielkanoc to jest na pewno biała kiełbasa. My akurat oferujemy z zieloną pietruszką. Święta coraz bliżej. Kto nie był na jarmarku, niechaj żałuje. Jest środa, 23 marca. Marcin Jukowski. Witam i zapraszam na wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. A zaczynamy od zielonego światła dla nowego budynku sądu w Nysie. Ministerstwo Sprawiedliwości zarezerwowało na ten cel 10 milionów złotych. Nysa czeka na nowy budynek sądu od kilkudziesięciu lat, a od kilku jest gotowy projekt i czeka działka przy ulicy Chopina. Na razie klienci sądu muszą przemieszczać się pomiędzy kilkoma obiektami, a sąd płaci niemałe pieniądze za wynajem pomieszczeń. W Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu, zarezerwowaniu blisko 10 milionów złotych na budowę nowego sądu rejonowego w Nysie. Dla mnie od samego początku było bardzo istotne to, żebyśmy wzmacniali miasta powiatowe w Polsce. My uważamy, że Polska jest jedna i powinniśmy to wszystko równoważyć. Z deklaracji ministerstwa szczególnie zadowolony jest prezes sądu Bartłomiej Madejczyk. Liczyliśmy na zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej. Nie ma co ukrywać, że tutaj to, o czym pan minister powiedział, jest najistotniejsze, czyli współpraca przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z mieszkańcami naszego regionu, z obywatelami. Do tej pory mam świadomość, że bolączką naszą jest lokalizacja w trzech budynkach, tym samym znaczna część skarg, które gdzieś wpływają, czy wniosków, dotyczy tego, jak zorganizować pracę sądu lepiej, żeby obywatele byli pozbawieni tej uciążliwości w postaci konieczności przemieszczania się między budynkami. Roman Purgał, dyrektor sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który występuje tu jako inwestor, zapewnił, że wszystkie pozwolenia są gotowe, będzie przetarg, a pieniądze pozwolą na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku. Pierwsze prace na placu budowy planujemy we wrześniu bieżącego roku. Tak jak już pan minister powiedział, środki finansowe na inwestycje są zabezpieczone. Oczywiście ostateczna wartość tej inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Niemniej wszystkie te środki, które wynikają z tak zwanego programu inwestycji w Ministerstwie Sprawiedliwości są zabezpieczone. Nie ma żadnego problemu ani żadnych obaw, że ta inwestycja z jakiegoś powodu miałaby się przeciągać. Po rozstrzygnięciu przetargu będzie można mówić o dokładnych kosztach tej inwestycji. Na razie są to jedynie wstępne szacunki. Wymienia się kwotę pomiędzy 30 a 40 milionów złotych. Nie prześpij wyprzedażowej oferty i kup nowego Forda Fiesta taniej aż o 10 500 zł lub inne modele Forda z jeszcze większymi rabatami. Odwiedź salon Forda, zanim będzie za późno. Zaprasza Bustan. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77409 1250. www.bustan.pl. Dwaj mężczyźni zostali ranni w eksplozji prawdopodobnie niewybuchu z okresu II wojny światowej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Biechów w gminie Pakosławice. O niebezpiecznym wypadku w materiale. W sobotę około 19.40 policjanci otrzymali informację o eksplozji w jednym z garaży na terenie Biechowa. Oczywiście na miejsce natychmiast pojechali policjanci, jak również strażacy i zespół pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że dwóch mężczyzn w wieku 42 i 45 lat, mieszkańcy Biechowa, w wyniku oczyszczania prawdopodobnie niewybuchu z okresów II wojny światowej,
doprowadziło do eksplozji nieustalonego na tę chwilę materiału ładunku wybuchowego. Do wybuchu doszło w garażu, który na szczęście znajdował się na tyle daleko od zabudowań mieszkalnych, że nie było konieczności ewakuacji ludzi. Teren został zabezpieczony i wezwano zespół minersko-pirotechniczny z Wrocławia, a także saperów z brzegu, żeby zabezpieczyć to, co tam zostało znalezione. Policyjni antyterroryści z Wrocławia, grupa minersko-pirotechniczna, prowadziła działania te powybuchowe, natomiast saperzy przyjechali z jednostki wojskowej z brzegu i zabezpieczyli całość zabezpieczonych przez policjantów tych niewybuchów z okresu wojennego. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do wybuchu doszło najprawdopodobniej, gdy poszkodowani mężczyźni wykonywali przy nim jakieś czynności. Jak informuje sołtys wsi, niewybuchy znajdowano już wcześniej. Tędy tutaj front szedł tą stroną, no to tu po tych lasach kiedyś tego było dużo, że to nawet wyorywali ten, ale teraz tego już tak nie ma, no. A skąd, gdzie oni go znaleźli, nie wiem. Na szczęście dotychczas nieszczęśliwych wypadków nie było. Natomiast obecnie mieszkańcy wsi są zaszokowani całym zajściem. Mam w szoku. No nie tyle co w szoku, to zdziwiony byłem, że coś takiego się u nas stało. No ale rozsławili wioskę. Szkoda, że w taki sposób. No. Jeden z poszkodowanych mężczyzn w stanie ciężkim przebywał najpierw na OIOM w Nyskim Szpitalu. Jeden z nich, który po wybuchu nie wybuchło także, miał rozerwaną okolicę kości udowej, pachwiny, a także wiele odłamków w okolicach twarzy jednej, drugiej gałki ocznej. Mężczyzna przeszedł skomplikowaną, wielogodzinną operację na oddziale chirurgii naczyniowej w polsko-amerykańskich klinikach serca w Nysie. Sprawa była bardzo skomplikowana, ponieważ doszło do rozerwania tętnicy udowej. W każdym razie to uratowało tą kończynę dolną, natomiast w dniu następnym, czyli w niedzielę, okuliści operowali też tą samą osobę, gdzie wyciągano pojedyncze odłamki, które były w okolicach twarzy i jednej, drugiej gałki ocznej. Niektóre są niestety usadowione bardzo głęboko i może mu grozić nawet niedowidzenie. Po konsylium lekarskim podjęto decyzję o przewiezieniu pacjenta do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, gdzie czekają go dalsze zabiegi operacyjne. Stan jest dalej ciężki, ale można powiedzieć, że jest stabilny. No bo jeżeli chodzi o układ oddechowy, praktycznie zagrożenia nie ma, ale cały czas jest obawa, że któreś z tych naczyń będzie problem, że będzie mogło dalej znowuż krwawić, się udrożnić i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym względem jest duży problem. Oprócz tego oczywiście są to rany otwarte, gdzie powiedzmy tkanki miękkie są wyrwane, gdzie też są wyrwane elementy kostne na udzie, tylko opatrunki zabezpieczają tą część zewnętrzną. Drugi z mężczyzn jest w stanie dobrym. Przebywa na oddziale chirurgii ogólnej, ma poparzoną twarz i kończyny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast być może po jakimś czasie będzie ta osoba musiała być hospitalizowana w ośrodku chirurgii plastycznej, gdzie ewentualnie być może będą dokonywane pewne korekty, jeżeli chodzi o twarz. Postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności eksplozji, prowadzą policja i prokuratura. Policjanci wraz z prokuratorem wykonywali wszelkie czynności w niezbędnym zakresie, dokumentacje fotograficzne, a także zabezpieczenie tego miejsca, jak również przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez tych mężczyzn. W wyniku tego przeszukania policjanci ujawnili również wiele innych niewybuchów, również pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Niestety, niewybuchy na naszych terenach zdarzają się dość często. Jeżeli chodzi o ujawnienie takich niewybuchów, to faktycznie mamy wiele zgłoszeń.
bo to podczas remontu koryta rzeki, podczas regulowania brzegów, jak również podczas budowania nowej obwodnicy zdarzały się przypadki, jak również i mieszkańcy naszego powiatu zgłaszają, że gdzieś podczas prac rolnych takie znaleziska wykopują z ziemi. Jesteśmy o tym informowani, jeżeli jest taka potrzeba, miejsce zabezpieczamy, jeżeli istnieje zagrożenie, no to oczywiście wtedy gospodarz czy też przedsiębiorca zarządza ewakuacją. Jak apeluje policja, w sytuacjach znalezienia takiego przedmiotu należy zachować szczególną ostrożność i natychmiast powiadomić służby porządkowe. Finans polecany są. Jarmarki w Bastionie Świętej Jadwigi są organizowane już od 8 lat, ale z roku na rok są coraz barwniejsze, przyciągają coraz ciekawszych wystawców i są coraz popularniejsze. Przedświąteczne zakupy na jarmarku to już nyska tradycja. Zobaczmy, jak było w tym roku. Jak to na prawdziwym jarmarku, nie może niczego zabraknąć. Ani słodyczy, ani wędlin, ani ozdób świątecznych. Jest też muzyka, zabawy dla najmłodszych, czyli wszystko, czego serce i żołądek zapragną. Ważne jest także, aby zachować tradycje regionalne. Dlatego też między innymi na jarmarku znalazły się pierniki z Kopernik. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi w Kopernikach wypieka taki produkt regionalny. Pierniki prosto z Kopernik, które są już w tej chwili dosyć popularne nie tylko w naszej gminie, powiecie, w Opolszczyźnie, ale także i poza Opolszczyzną, także one jeżdżą na targi, nawet do Torunia. Wymieniamy się z Toruniem, wysyłaliśmy nasze pierniki, my dostaliśmy od nich pierniki, także współpracujemy. Wybór pierników jest spory, a smakują przepysznie. No w tej chwili mamy zające, mamy też różne takie inne, kurczaczki jak widać, baranki, jajeczka. W zależności od okoliczności wypiekamy różnego rodzaju pierniki. Z pierników, choć to może zaskakujące, słynie cała okolica Nysy. Niektóre bardziej przypominają dekoracje świąteczne niż ciasteczka. Są tutaj pierniczki długo dojrzewające, wyrabia je pani Grażyna Kosińska. Wszystkie są robione ręcznie, malowane. Zapachem kusiły wędliny, bez których przecież święta wielkanocne obejść się nie mogą. No najbardziej taką podstawową wędliną na Wielkanoc to jest na pewno biała kiełbasa. My akurat oferujemy z zieloną pietruszką, taka w sposób tradycyjny robiona. Oraz wszystkiego rodzaju wędzonki, szynki, balerony, schaby pieczone. Także kiełbasy, kabanosy oraz kiełbasa jałowcowa czy myśliwska, która idealnie się nadaje do, jako wędzonka do koszyczka wielkanocnego. A już czego jak czego, ale ozdób świątecznych z pewnością nie zabrakło. Koszyczki, stroiki, baranki, jajeczka wielkanocne, zabawki. Nie sposób wyliczyć tych wszystkich cudeniek. Rękodzielnicy prześcigali się w pomysłach, doborze kolorów, materiałów czy niekonwencjonalnych rozwiązań. W kompozycję wyróżnia prostota, czyli naturalne, to co można zebrać w naturze. Baśki. W trakcie zakupów można było podziwiać bractwo rycerskie, które z okazji świąt przygotowało specjalne atrakcje. Księstwo Nyskie organizuje na Bastionie Świętej Jadwigi, jak co roku, zabawy dla dzieci i młodzieży z okazji Niedzieli Palmowej, tak żeby całe rodziny mogły sobie przyjść i się pobawić razem z nami. Tak więc nie brakowało chętnych do grania w rodzaj średniowiecznego rycerskiego golfa, gdzie należało kijem przetoczyć ziemniaka przez specjalne bramki. Rzeczą, o właśnie, no, trzeba tego ziemniaka po prostu dopchnąć do celu. Tak? Jeszcze raz, pchamy. No dobra, no to jak już pokazujemy to do końca. Ale czy nagrodą w tych zawodach naprawdę była ręka księżniczki? Wszyscy myślą, że nagrodą jest ręka pięknej księżniczki za to toczenie ziemniaka. Jak to jest naprawdę? Naprawdę jest coś słodkiego do wygrania. Każdy może sobie coś wybrać, na przykład lizaczka albo cukierka, ewentualnie kawałek czekolady.
epoki się nam trochę przemieszały, bo tuż obok rycerzy i księżniczki rozdającej czekoladki można było spotkać żołnierzy z czasów napoleońskich z prawdziwym generałem na czele. Co robi wojsko na jarmarku? No i wojsko musi być w czasie jarmarku. To jest taka stara tradycja z okresu napoleońskiego. Sam Napoleon bywał zawsze na jarmarku wielkanocnym. Stąd i my tu. Tą tradycję podtrzymujemy. I jak to wojsko? W oczekiwaniu na żołd dzielni żołnierze wybrali sobie szczególne stragany. Jak widać, stoimy koło miodów pitnych. Są to zacne trunki oraz różne piwa tu są też. Także no, to jest miejsce, przy którym warto się na chwilę zatrzymać. A trunki rzeczywiście kusiły i nazwami, i fantazyjnymi kształtami butelek, no i oczywiście zawartością. Więc mamy trzy rodzaje miodów pitnych. Trójniaki, dwójniaki, półtoraki. Przeróżne rodzaje, od mniej słodkich aż po najsłodsze, różne domieszki smakowe z malinami, przyprawami korzennymi. Trójniaki najmniej słodkie, przyprawa korzenna, czarna porzeczka, czysto miodowe, aż później po malinowe, różnego rodzaju, jabłkowe, na miodzie lipowym i najdroższe, najszlachetniejsze półtoraki dziesięcioletnie, które leżakują no, bardzo długo, stąd ich cena jest dość wysoka. Jarmark uświetniły także występy artystyczne, warsztaty oraz przygotowana specjalnie na tę okazję wielkanocna gra pod tytułem Pisanki i Kroszonki, czyli zagadki wielkanocnego zajączka. A w wiadomościach jeszcze przed nami. To jest największy fenomen, że ludzie, którzy na co dzień mówią, łe, disco polo, to nie muzyka, to jakiś podgatunek, tak, i tak dalej, na weselach, na imprezach różnego rodzaju bawią się w najlepsze właśnie przy dźwiękach muzyki disco polo. Czy Białanyska będzie miejscem narodzin nowej gwiazdy disco polo? Przede wszystkim myślę, że to jest na pewno dobry sposób, żeby właśnie się rozwijać, żeby swój warsztat aktorski podkręcić. Sztuka władania słowem podczas 61. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Według barometru Prawidenta w tym roku polskie rodziny wydadzą na Wielkanoc średnio około 400 zł. Ile wydajemy na święta wielkanocne i dlaczego mniej niż na Boże Narodzenie? Szymon Chodyniecki, Karina i Andreo, Horyzont, czyli dotychczasowe gwiazdy estrady z Nysy, chyba mają poważną konkurencję. Otóż na rynek muzyczny wszedł Corleone, być może przyszła gwiazda muzyki disco polo. Kim jest dla mnie ta dziewczyna, odkąd pokochałem ją? To jest największy fenomen, że ludzie, którzy na co dzień mówią, łe, disco polo, to nie muzyka, to jakiś podgatunek, tak, i tak dalej. Na weselach, na imprezach różnego rodzaju bawią się w najlepsze właśnie przy dźwiękach muzyki disco polo. Kim jest dla mnie ta dziewczyna? Corleone, bo taki jest pseudonim nyskiego artysty, wybrał swój styl muzyczny nie bez powodu. Rok temu początkujący muzyk wziął udział w programie Disco Star. Doszedł prawie do finału i tak zaczęła się przygoda z disco polo. Disco polo w sumie jest teraz tak szerokim gatunkiem muzycznym, że można pójść w każdą stronę, tak? Tak naprawdę i w stronę pop rocka niektóre zespoły idą, i w stronę folku, i są takie, które grają klasyczne disco polo, i w stronę muzyki dance, więc dlaczego by nie? Można spróbować w tym akurat nurcie muzycznym zacząć tworzyć. Więc co trzeba mieć, aby grać disco polo? Chyba przede wszystkim trzeba znać ładne dziewczyny. No oczywiście ładne dziewczyny to podstawa w disco polo, bo bez tego tak jakby ta cała popkultura się no, jakoś wygląda szaroburo, tak? Oczywiście dziewczyny nadają kolorytu. Jeśli już mamy w zespole ładne, roztańczone dziewczyny, trzeba zabrać się do kolejnej ważnej rzeczy, do tworzenia, a to wcale nie jest takie proste. No na pewno trzeba mieć jakąś tam wyobraźnię muzyczną, prawda? Tak ludzie
nie mówię, że wszyscy, ale dużo ludzi dyskryminuje disco polo, mówiąc, że to nie jest prawdziwa muzyka i tak dalej, ale tak naprawdę no jednak trzeba mieć tą wyobraźnię muzyczną, żeby stworzyć prostą, skoczną melodię, tak, napisać jakieś wpadające w ucho też słowa, które publiczność będzie w stanie bardzo szybko powtórzyć i zaśpiewać z wykonawcą. To jest na pewno też jedna z podstawowych rzeczy, które trzeba mieć. W życiu codziennym Corleone, czyli Lech, nie uprawia żadnego artystycznego rzemiosła. Co prawda, kilkakrotnie wystąpił w programie Trudne Sprawy i za każdym razem odgrywał rolę negatywnego bohatera. O co chodzi? Zostaw Beatę w spokoju. Pomagałam, i nie przychodź mi tutaj więcej. Ale pseudonim artystyczny Corleone wziął się raczej z zamiłowania do filmów gangsterskich niż z podobieństwa do słynnego Ojca Chrzestnego. Najpierw pomyślałem o Capone, ale później doszedłem do wniosku, że jest taki bardzo znany amerykański raper, który nazywa się Capone, więc no, który drugi najsłynniejszy gangster? No oczywiście Corleone, tak? Cała rodzina Corleone, więc zostało Corleone. Chociaż artystyczny imidż został już dopracowany, brakuje jednak słynnego pierścienia amerykańskiego mafiozo. No mam nadzieję, że nie będą mnie chcieli w pierścień ludzie całować, także na razie niepotrzebny. Wolałbym, żeby chcieli autografy, tak? I płyty. Artysta z Nysy, a właściwie z Białej Nyskiej, czeka na wydanie swojej pierwszej płyty, a my czekamy niecierpliwie na koncerty i na wielki hit. Zamknąć drzwi, kiedy patrzę w twoje oczy. Serca żar ogarnia mnie i ten uśmiech twój uroczy sprawia, że chcę kochać cię. Oczywiście zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku i na kanał na YouTube. Tam można oglądać mój teledysk, można też kilka innych piosenek posłuchać, które są w wersji audio tam wystawione. Wystarczy wpisać Corleone Disco Star, oczywiście przez C, i na pewno znajdziecie. No i co? Pozdrawiam serdecznie wszystkich, nie tylko z Nysy i okolic, ale też wszystkich fanów muzyki disco. Nie zawsze życie usłane jest różami, ale piękniejsze, gdy miłość między nami. Chciałbym być z tobą chyba do końca świata, albo i dłużej dzień. W dniach 17 i 18 marca w Nyskim Domu Kultury odbył się drugi etap 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. OKR jest otwartym konkursem adresowanym do młodzieży oraz osób dorosłych, które prezentują się w czterech kategoriach. Recytacja, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora oraz poezja śpiewana. Co pan? Pan tu nie stał. Zwracam panu uwagę, że nigdy nie stał pan za nami murem. A już nie mówiąc o tym, że na naszym czele nie stał pan nigdy. Ogólnopolski konkurs recytatorski to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów artystycznych w Polsce. Od ponad 60 lat wyłania i prezentuje najbardziej utalentowane osobowości artystyczne, tworzące w tym niezwykłym materiale, jakim jest nasz język. Jeszcze jak to się skończyło? Cała komedia. Ludzie się śmiali. Ruch recytatorski jest jednym z najtrwalszych zjawisk w polskiej kulturze. OKR cieszy się uznaniem kolejnych pokoleń. Znaczenia i trwałości niezwykłego w skali światowej zjawiska nie zachwiały ani przemiany w życiu społecznym, ani pojawienie się nowych tendencji i mód w sztuce, ani zmiany strukturalne i ekonomiczne w życiu kulturalnym. Dla młodzieży udział w takim konkursie oznacza ciężką pracę nad sobą, własnymi umiejętnościami, ale także realizację wewnętrznych potrzeb dążenia do nowego, lepszego ja. Śpiąca królewna? Czy to książę przedzierał się przez kolczaste krzewy? Nie, to ja! To ja pokułem sobie zadek! On tylko siedział wygodnie i krzyczał juhu! Przede wszystkim myślę, że to jest na pewno dobry sposób, żeby właśnie się rozwijać, żeby swój warsztat aktorski podkręcić, żeby być jak najlepszym. No i to widać z roku na rok, że się zmieniam. Ale też to jest dla mnie bardzo przyjemne, bo te postacie, które gram, bardzo przyjemnie mi się gra.
W wielu szkołach działają szkolne teatry i to z nich często wywodzą się młode talenty aktorskie. Depresja jest skutkiem ubocznym umierania. Zresztą, rak też jest skutkiem ubocznym umierania. Szczerze, tekst często wybieramy sami i pani nam pomaga go przygotować często, więc ja w tym roku wybrałam swoją ulubioną książkę Gwiazd naszych wina Johna Greena, bo też tak jak Adam występuje przez te 3 lata już i 2 lata temu i rok temu miałam właśnie też takie humorystyczne role i w tym roku potraktowałam to jak takie dość duże wyzwanie właśnie wzięcie takiej poważnej roli, gdzie jest się tak jakby mało się porusza, głównie mówieniem trzeba naprawdę kogoś nie zanudzić, a przekazać to, co chce się powiedzieć, więc potraktowałam to jak takie dość duże wyzwanie. Czy łatwo jest zachęcić młodzież do gry w teatrze? Myślę, że w każdym jest po prostu jakaś taka, powiedziałabym, siła, albo może chęć, żeby się pokazać, żeby spróbować pokazania swoich sił, swojego talentu na scenie. Może niektórzy jeszcze nie są tego tak bardzo świadomi, chcą i trzeba po prostu, myślę, że odpowiednio zmotywować ich do tego. Młodzi aktorzy bardzo poważnie podchodzą do zajęć teatralnych, często traktując je nie tylko jako rozrywkę, lecz misję twórczą. Na pewno humorystycznie to często skupiamy się na tym, że widownia, można tą widownię rozśmieszyć i to jest fajne, bo wtedy mamy ten kontakt z widownią, ale podczas nawet takich poważnych ról można naprawdę przekazać coś ważnego i ta osoba może to odebrać jako do siebie. Niekoniecznie może mieć tą samą sytuację, ale może to interpretować na swoje życie i może ją to czegoś nauczyć, albo może czuć się lepszy poprzez obejrzenie tego. Konkursy recytatorskie promują kulturę języka polskiego. Upowszechniają kulturę słowa, umiejętność sprawnego posługiwania się różnymi formami literackimi w mowie, autentyczność wypowiedzi oraz pobudzają twórcze poszukiwania repertuarowe. Przybliżają literaturę ojczystą, jak również europejską i światową. Agnieszka Buczyńska. Udział w eliminacjach rejonowych pozwala młodzieży z regionu zaprezentować swoje możliwości na szczeblu wojewódzkim, a później ogólnopolskim. Stwarza to także okazję do promowania i pokazania na szerszym forum jakości pracy szkół i domów kultury naszego regionu. Konkurs jest też doskonałym forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli. Jak wynika ze statystyk, na święta wielkanocne wydajemy znacznie mniej niż na Boże Narodzenie. Czy to oznacza, że Wielkanoc jest mniej ważna w polskiej tradycji? Dla handlowców na pewno nie jest to okres największych żniw, ale chyba nie jest aż tak źle. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia analitycy. Według barometru Prawidenta w tym roku polskie rodziny wydadzą na Wielkanoc średnio około 400 zł. Jest to o 40 zł więcej niż wydawali w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że wciąż jest to kwota o połowę mniejsza niż wydatki na Boże Narodzenie. Analizując wyniki badania, zadaliśmy sobie pytanie, czy wydatki na święta wielkanocne to duże czy nieduże obciążenie dla budżetu gospodarstwa domowego. Okazuje się, że to jest ponad połowa pieniędzy, którą przeznaczamy miesięcznie na wyżywienie, bo przeciętna rodzina wydaje około 700 zł na przeżycie miesiąca. Z drugiej strony jest to 3 razy więcej niż wydajemy na przeciętny weekend, czyli można podsumować, że Wielkanoc będzie nas kosztować dużo. Na Wielkanoc nie kupujemy raczej prezentów. Jedynie 40% naszych respondentów deklaruje, że na Wielkanoc będzie kupowało prezenty, będzie kupowało jakieś drobiazgi. Zwykle kwota, którą przeznaczą na ten cel, to jest około 110 zł. Niemniej jednak sądzić można, że wiele rodzin postawi na symbolicznego czekoladowego zajączka, żeby po prostu zrobić miłą niespodziankę dla dzieci, ale jest to wciąż o wiele tańszy, o wiele mniejszy prezent niż prezenty bożonarodzeniowe. Gdy przyjrzymy się szczegółowym wynikom badania, obserwujemy dwie wyróżniające się grupy.
osoby, które muszą oszczędzać, oszczędnie gospodarować wydatkami, żeby przeżyć do końca miesiąca, oni wydadzą około 300 zł na Wielkanoc oraz osoby, które są w stanie w ramach normalnego miesiąca generować oszczędności, oni wydadzą 550 zł. Ciekawą taką obserwacją jest fakt, że osoby najlepiej oceniające swoją sytuację zarobkową w prawie połowie przypadków nie potrafią powiedzieć, z jakimi wydatkami muszą się liczyć na Wielkanoc. Najprawdopodobniej z tego powodu, że będą to realizować w ramach bieżących wydatków. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszamy już po świętach w środę 30 marca. A Państwu od całej redakcji życzę wesołego Alleluja. Do zobaczenia.